powiedzieć, wtórnym albo użytecznym. Stawiają na 1000, mówią 800. Jaka pojemność tego motocykla? 750. 850. Kto da mniej, kto da więcej? Jak? Słuchajcie, kto da mniej? Jest. Już wiem. Słuchajcie, o, 500. Jak mi wiadomo, słuchajcie, zaskoczycie się. Nietypowa pojemność, 703. No i widzicie, jak to jest. Nasi znawcy licytowali, a to była nietypowy, rzadki pojemność, jak na motocyklu. 703. Piękny motocykl w wersji lata 70, tak zwanego Jamesa Deana, który jeździł na motocyklach i skakał. Taki piękny film. Słuchajcie, podjechała czerwona osa, polski motocykl. Można powiedzieć gratulacje. Podziwiajcie polską produkcję, lata 60. Niesamowity, zrobiła furorę na targach, można powiedzieć w Berlinie. Osa ma, no wiem, skutek. Zatrzymujemy się tutaj między liniami. Produkcji NRD. NRD to był Honecker. Ten kraj już po prostu nie istnieje. Ale jak to mówiąc szczerze, miał swoje dobre produkty. Trwałe i niezawodne. Myślę, że to jest właśnie taki przykład. MZK Tropic, Warburg, Trabant. Nierdzewiejące samochody. Jak widzicie, sprawnościowo trzeba troszkę umieć jeździć, kręcić, jest to na czas. Ostatni czas był 101, słyszałem 90 sekund było, to o, 60 jest, 60 sekund. Stefan. Myślę, że nie zrobił ze dwóch kółek, dlatego tak wyszło. Proszę bardzo, skok, proszę bardzo, mięciutkie zawieszenie, zobaczcie, jak się buja. Inżynierowie wymyślili, opatentowali to swój motocykl, niesamowity motocykl, który jak na ówczesne czasy, lata 38 rok, wjechały dwa motocykle z niesamowitymi, można powiedzieć, kierowcami na Kasprowy Wiek. Do tej pory wszędzie w książkach jest to opisane. Motocykl posiadał 15 koni mechanicznych, zapłon iskrowy lub bateryjny. Motocykl ma 600 pojemności, niskoobrotowy, zużycie paliwa 4 litry, jak podaje książka, z wózkiem 5,5 litra. Promień skrętu z wózkiem. O, cześć. Słuchajcie, motocykl mu zgasł. O, zobaczcie, zapalanie jest dość trudne, ale kierowca zna się na tym, jak by to było. Słuchajcie, musi zgadnąć. Nie ułatwili mu, bo kosz ma po stronie jakby konkursowej. Musi wysiąść, porozmawiać, zapytać. Odpowiedzi widzę, że ma. Słuchajcie, w 36 roku w państwie czeskim było ruch lewostronny. I z dnia na dzień powiedzieli, dziś jeździmy prawostronnie, tak jak u nas się jeździ. Dlatego niektóre naprowane, napęd na kosz, będzie mu łatwiej jeździć. Czy jakaś muzyka gra?
Słuchajcie, jak będzie szybciej jechał, to koszt mu się uniesie. Poprosimy o szybszą jazdę, koszt mu się uniesie. Będzie pięknie. Jeźdź. Proszę bardzo, ja myślę, że to trzeba umieć liczyć, ile tych kółek trzeba zrobić. Ja nic nie rozłączałem. Przejazd idealny dla robota. Słuchajcie, zawodnik spokojnie jedzie, musi złapać piłeczkę. A obok niego jest tak zwane Towarzystwo Motocykli Zabytkowych Weteran Płoc. To jest plakat z roku 2010, teraz mamy 2013. Pytanie? Zgaduj, zgadula. Proszę bardzo, niesamowity skok. Będzie prawidłowo 3, zgadnie. Słuchajcie, 2 cylindry, silnik dolnozaworowy. Słuchajcie, załoga musi pomagać. Dziewczyna się nie powinna wychylać. Na prawo, wychylaj się z włoska. Proszę bardzo, tak się jeździ. Pięknie się jeździ. Kosz do góry. Czas będzie niezły. Proszę bardzo, jeszcze szybciej prosimy. Kosz do góry. Pięknie. To trzeba jeździć, choć się jest młody wiekowo i duszy, ale już widzę, zawodnik niejedno już przejechał. I teraz pytania. Zaraz to będziemy wiedzieć, ile odpowiedzi. Zero. Nie trafi. Zero to trafi 4, tak? Słuchajcie, dziewczyna, widzę, jest spokojnie. Podchodzi do tej całej zawodów. Liczy kółka. Ile ma zrobić? Jedno? Już zaliczyła. Do środka kółeczko, pięknie, numer 60. I teraz do nas kółeczko. Naszą stronę. I do środeczka kółeczko. Macie tutaj, tu przejechać. Co te śmigłowy myśli? Do ostatniego pachołka i prosta, długa prosta. Kółko. Słuchajcie, rocznik 79. Marzenie tamtych czasów. Motocykl kiedyś był tak dużo warty, że ojej. Sporadycznie, tylko dzieci dygnitarzy miały takie motorki w latach 80. A teraz to się stało dla wszystkich. Miłośnik musi zatrzymać się, odpowiedzieć na pytania. Proszę bardzo, wkładka udana, zeskok bardzo dobry. Czas między kołami prosimy, między kołami, proszę. Można powiedzieć, bez licencji firmy DKW. Ale motocykl był super, jeździł po całej Rosji, po Kazachstanie i wiele, wiele innych premiów. Używany do tej pory jest w Mongolii, ja widziałem na zdjęciu. Raz na kolega przyjechał aż z Lublina, ja widzę, stara rejestracja lubelska, przyjechał na kołach, to znaczy ma około 300-400 km tutaj do bazy rajdu, jeszcze rajd ponad 100 km. Słuchajcie, no to prawie zrobi 1000 km, żeby wrócić do domu. Będzie zadowolony, bo zaliczył rajd. Rajd to jest pojazdów zabytkowych
organizowany przez weteran Płock. Klub? No i teraz zgaduję pytanie. Stach odszedł ode mnie, spłynął jak pokoń i czekam daremnie, i czekam już pokoń. A piosenka jest właśnie z tych czasów, kiedy ten motocykl jeździł normalnie po ulicach. Teraz jest pojazdem zabytkowym, można powiedzieć zero błędów, można powiedzieć wersja militarna. O, spadł z składki. Słuchajcie, K750. Radziecki motocykl. Można powiedzieć, że już ten kraj nie istnieje, już teraz jest Rosja. Jak wiele pozmieniało się nas, te same fabryki produkują do tej pory nowoczesną wersję tego motocykla. Dniep. Moc ponad 20 koni, dwa gaźniki, napędzane na wał. Cztery zawory w silniku, ale nie cylindry. Sprawnościowy tutaj można powiedzieć konkurs trwa dość długo, bo ponad minutę dla zawodników zdrożonych, którzy przejechali tutaj ponad 100 km, żeby dojechać do nas, a trasa rajdu jest od Cierszewa przez Rokicie, Rudzeń, Starą Białą. Można powiedzieć jazda teraz. Jeżeli odpali tego kopu, patrz, jedzie czy i rusza na trasę, proszę Państwa, Komar, który za chwilę nam pokaże wielkie metoszy. Proszę Państwa, jeden z najmłodszych, albo jeden z najmłodszych uczestników zlotu. Jeżeli ma już numer 17, to bez wątpienia jest to uczestnik zlotu i to bardzo aktywny, jak widać. I dlatego wielkie brawa dla niego, tylko nie pamiętam, jak ma na imię. Jak on ma na imię, kto wie? Kuba, trzymamy kciuki! Jedziesz, masz tu oklaski od kibiców, robisz to znakomicie, nie musisz się spieszyć. Aby dokładnie i precyzyjnie, dobrze, bardzo ładnie. Jeszcze teraz musisz na tym śmigiełku zrobić ten obrót i za chwilę wyjechać ze śmigiełka i dokonać jednego z najtrudniejszych, bo teraz dopasować piłeczkę z flagą państwa do tamtej części silnika. Jeszcze po tym śmigiełku śmiga Kuba na Komarka. Skąd on tego Komarka zgarnął, to nie wiem, na pewno nie za Allegro. O nie, nie, to byłoby za proste. Na pewno ten Komarek jest złożony z wielu Komarków. I proszę Państwa, muszę Kuba! Sędzia startu będę mówi, że na pewno coś wygra. Także nie denerwuj się. Jesteśmy po twojej stronie. Kubuś, tam ci podpowie, Arek ci podpowie, tego w ciemnych... Prezes ci podpowie, tego w ciemnych okularach pytaj. Od Tyrena Cardena, ładne okulary ma. Najładniejsze na rynku. On ci podpowie. Pana Arka zapytaj. Panie prezesie, pomóż. Przełóż to. Jest, bardzo ładnie. Masz 4 punkty do przodu. 4 punkty na plus. 3. I Kuba, jedziesz. Odważył się prze... No, za to masz 100 punktów, brawo. Świetnie, Kuba, między linią jeszcze będzie 100. Pięknie. Wystartował. Słuchajcie, piękny warkocz motocykla górnozaworowego, jak na tamte czasy, bardzo, bardzo nowoczesny. Widzę, że będzie Wam pokazywał tu jazdę, bo on już ćwiczył tutaj w tamtym roku. Pięknie, zobaczcie. Ale technicznie jedzie bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Pięknie. Chociaż tu nie chodzi o czas, ale w tym przypadku oglądamy tutaj naszego kolegę, który pokazuje możliwość motocykla, który ma 70 lat. Tak jest. KS600, ponad 20 koni.
w jednym gaśniku no, dwa cylindry. Dla publiczności zrobił, tak, prawda? Nie, on tak jeździ, tak lubi. Tak lubi? Z koszem tak fajnie się jeździ. I trzeba umieć z koszem tak właśnie jeździć. Tak jest. No i tu się zatrzyma na dłużej. Bo to jest bardzo trudna konkurencja. Tu bardzo trudna konkurencja. Dostają pytanie, jaki kraj jest napisany na piłeczce i ma dopasować, jaka część jest z danego kraju, znać po prostu też konkurencję. A są cztery takie części. Tak jest. Myślę, że rosyjska, niemiecka, DDR-owska. Może japońska? Nie, raczej nie. Czeska. 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 O. Czeska, Toruń. Czeska, tak, czeska. Bardzo dobrze, mamy tutaj Cindapa KS600. Słuchajcie, ten motocykl palił ledwo 4 litry, a oni nam mówią, że ekologia... Tak, starych nie, że ta, to jest niemożliwe. Tak, mniej paliło benzynki oczywiście, niż teraz współczesne motorki. O tej uwaga, między kołami, pięknie! Brawo! Ładnie. Pięknie! Brawo dla Roberta! Thank you.
Zejdźcie im, zejdźcie im! Zejdźcie na bok, bo on zejdźcie, zejdźcie. Trzy.
Thank you.